Znajdujemy się na jednym z oryginalniejszych stanowisk tutaj na targach. Co możemy tutaj znaleźć? Przede wszystkim mamy sekcję klawiszową, są to Moogi oraz oferta analogii. Jest sekcja studyjna, gdzie są sprzęty do obróbki studyjnej dźwięku. Jest też sekcja gitarowa, gdzie prezentujemy przede wszystkim sprzęt gitarowy stricte, czyli efekty firm Fulton i Eventide, efekty firmy Moog, które doskonale się nadają również do gitary, oraz gwiazdę naszego tutaj show, czyli gitarę firmy Moog, która pojawiła się w zeszłym roku jako taki prima aprilizowy żart, natomiast żartem było to, że ona nie była żartem i pojawiła się rzeczywiście pierwsza gitara w historii Mooga, która dzięki oryginalnej konstrukcji pick-upów pozwala na wydobywanie dźwięku nawet za pomocą techniki wyłącznie legatowej. Wszystkie struny odzywają się i wybrzmiewają w nieskończoność. Jest to naprawdę niesamowity efekt. Rozpościera przed gitarzystami naprawdę w ogóle totalnie nowe pola eksploracji tych terenów, także rzeczywiście fajna sprawa. Gitara Mooga gra jednocześnie jako gitara. Można ją traktować w sposób taki tradycyjny, jeżeli chodzi o myślenie o grze na gitarze, artykulacji, a jednocześnie doskonale sprawdza się jako syntezator. A kostki Mooga, jednocześnie z serii Mooger Fugger, świetnie się sprawdzają na materiale syntetycznym, na gitarze, na wokalu chociażby, również podczas obróbki postprodukcyjnej, typu można przepuszczać przez to bębny. No, świetnie sprawdzają w każdej sytuacji, także czy gitara Mooga zagra jak syntezator, czy gitara Mooga zagra jak gitara. Mooger Fugger to jest właśnie to, dokładnie. A co do zbytu, cieszy się to dużym zainteresowaniem? Ogromnym, bo rzeczywiście kupują to nie tylko gitarzyści, no ale i właśnie tak jak powiedziałem, właściwie wszyscy działający na płaszczyźnie produkcji i konstruowania jakiejś muzyki, tak. Z Moogów mamy przede wszystkim, tutaj Marcin jeszcze prezentuje, słychać w tle Teremina, instrument, który pozwala bezdotykowo wydobywać dźwięk. Pierwszy historycznie instrument elektroniczny w ogóle. Tak, tak, o nietemperowanej skali, także rzeczywiście można niesamowite rzeczy z tym robić, zarówno efektowo, jak i tak stricte dźwiękowo. Jednocześnie prezentujemy po raz pierwszy nowy model Voyagera, który nazywa się Old School. No i tak jak właśnie sama nazwa wskazuje, klawisz jest totalnie oldschoolowy, jest całkowicie analogowy, nie ma nawet MIDI, co zresztą nie przeszkadza podłączyć tego urządzenia poprzez na przykład konwerter firmy chociażby Depfer, która jest w naszej ofercie, z MIDI poprzez konwerter CV, control voltage. Jest Voyager taki ze sterowaniem cyfrowym, ale oczywiście w pełni analogowy, oraz Little Fatty. Jest też tutaj Moog Prodigy, który uzupełnia ofertę firmy Analogia, która jest w naszej ofercie zawarta. A, i jest to przygotowane po to, że w sobotę, na to wszystkich zapraszamy, będzie pokaz tych wszystkich instrumentów, zarówno z firmy Analogia, jak i tutaj naszych, który będzie prowadzony przez Michała Foxa, Michała Króla, który przygotował specjalny program, da tu taki mini koncert. Jednocześnie myślę, że bardzo fajną rzeczą na naszym stoisku jest możliwość spotkania z konstruktorami firm Imbir i firmy APS, które również są w naszej ofercie, i konstruktorzy odpowiadają na wszystkie pytania zainteresowanych, opowiadają o swoich produktach. No i myślę, że jeszcze niesamowitą sprawą jest to, że odwiedzając nasze stoisko można pograć, posłuchać, ale wypełniając ankietę można wziąć udział w losowaniu i wygrać za darmo całkowicie monitory APS i to właśnie ten duży model. Uważasz osobiście, że w dobie cyfryzacji dźwięku jednak dźwięk analogowy jest całkowicie nie do doścignięcia? No myślę, że jednak tak, chociaż oczywiście nasza oferta ma również aspekt cyfrowy, bo jeżeli chodzi o funkcjonalność, no to faktycznie cyfra tutaj zwycięża i w tym momencie na koncercie, używając takiego
Voyagera Old School, nie sposób jest osiągnąć totalnej powtarzalności tych parametrów. I tutaj na przykład sprawdza się cyfrowa pamięć ustawień, prawda? To jest doskonała sprawa. No i jednocześnie rejestracja dźwięku za pomocą chociażby tutaj prezentowanej 003 firmy DigiDesign. No to jest zupełnie inna bajka niż próba rejestracji w domenie analogowej, prawda? No tego kroku się już nie da cofnąć.